Dzisiaj kolejny odcinek Bez Etykiety, programu, w którym rozmawiamy z osobami, które cierpią na różnego rodzaju zaburzenia psychiczne. Jak wiecie, przede wszystkim zajmujemy się ADHD i tym, co wynika z ADHD. I dlatego też dzisiaj chciałem zaprosić osobę, która będzie bardzo dużo mogła nam na ten temat powiedzieć, bo dziś naszym gościem jest pan Jakub Żulczyk. Myślę, że nie muszę bardzo dokładnie przedstawiać, myślę, że większość z was zna pana Jakuba. To pisarz, polski pisarz, bardzo popularny i jednocześnie osoba, która o ADHD może nam trochę opowiedzieć, ale też o tym, co wynika z ADHD, jakby jak ADHD przekłada się na codzienne życie i wiemy już, że czasami daje, czasami zabiera to ADHD. No i pewnie o tym trochę porozmawiamy, bo myślę, że akurat pan Jakub jest taką osobą, której i bardzo dużo daje, i bardzo dużo mogło zabierać w przeszłości. No może dojdziemy do tego w trakcie tej rozmowy. Okay, to jest też ciekawe, a ja nie myślałem o tym nigdy w takich kategoriach, że daje, zabiera, ale na pewno tak jest. No. Ja, wie pan, teraz byłem w Niemczech i w takim szpitalu ADHD-owym i tam chyba już mówiłem w jakimś nagraniu, że kolega doktor dał mi takie porównanie a propos ADHD. Mówi, wiesz co, z ADHD to jest tak jak z pingwinem. Jak idzie po ulicy, kiwa się na boki, wszyscy się śmieją, śmiesznie wygląda, śmieszny chód, śmiesznie wygląda w tym fraku i jeszcze za chwilę się przewróci na najmniejszej nierówności, ale jak wskoczy do wody, to nikt go nie doścignie i złowi każdą rybę. Myślę, że to strasznie celne jest porównanie. Może tak być. I właśnie, i dlatego, a dlaczego ja o tym dzisiaj mówię, no bo mi się tak wydaje w każdym razie, być może pan skoryguje i może pan uzna, że nie, ale że jest pan przykładem takiej osoby właśnie, u której bardzo dużo ADHD daje, bo kreatywność i wiemy, że u artystów, że wielu artystów ma ADHD, ja myślę, że zdecydowana większość, i to właśnie tą swoją niesamowitą kreatywność mają w związku z ADHD, no ale właśnie, ale są też i negatywy. Mhm. Wiem, że jest pan autorem podcastu bardzo popularnego, dotyczącego uzależnienia od alkoholu. Co trwać po odwyku, tak. Nie kryje się pan z tym, że jest pan uzależniony, bo jak wiemy, uzależnionym jest się całe życie. Nie no, zrobiłem z tego tak, wie pan, no, taką swoją publiczną sprawę przez ostatnie parę lat, bo to był i podcast, który nagraliśmy z Jurkiem Strachotą, 5 sezonów, który cieszył się bardzo dużą popularnością, ale wydaje mi się, że nawet nie jest tyle o popularności, co o tym, że do dzisiaj, ja się staram tak powiedzieć to też skromnie i bez jakiejś pychy, bo po co, ale bez zadęcia, ale mimo że na razie mamy przerwę w robieniu tego podcastu, to bo skupiliśmy się też na innych rzeczach, to do dzisiaj dostajemy wiadomości, że no coś sobie zdałem sobie sprawę z czegoś, albo zacząłem dzięki wam leczenie, albo jakby zrozumiałem, że jestem w jakiejś tam sytuacji, a czasami no nawet wiadomości typu uratowaliście mi życie i tak dalej, a też z taką intencją to robiliśmy. No ale też powieść, informacja zwrotna, która niedługo będzie serial na Netflixie na jej podstawie, która też jest o uzależnieniach, więc jakby dużą część mojej takiej obecności i pracy kreatywnej, pracy twórczej, pracy takiej publicznej jakby poświęciłem temu. Oczywiście musiało minąć trochę czasu, bo ja tak naprawdę ten podcast, gdy zaczęliśmy nagrywać nasz podcast, to ja już byłem 6 lat. Sześć lat po wtrzeźwieniu, nie? Bo to się mówi, że to trzeźwienie nigdy nie jest w takim czasie dokonanym. Mhm. To się nie można się mówić nigdy, że jest się takim trzeźwym, tylko że się jest w trzeźwieniu. Mhm. Bo inaczej można wpaść w taką pułapkę, że kiedyś się będzie tak super trzeźwym, że to w ogóle można iść się napić. Tak.
Ale to też jest bardzo, bo to jest taka też zawsze taka moja główna tożsamość, jeśli chodzi o takie, powiedziałbym, zaburzenia, no bo to też jest zaburzenie psychiczne, uzależnienie, tak. A diagnozę na ADHD dostałem pół roku temu, co strasznie dużo mi w ogóle poukładało, bardzo i pomogło i o tym pewnie będziemy dzisiaj rozmawiać. Jest to bez dwóch zdań absolutnie połączone z uzależnieniem, o czym też pewnie dzisiaj będziemy sobie gadać. Jak się ma tylu pacjentów z ADHD i się prowadzi te wizyty, to niestety ja zawsze przepraszam pacjentów w trakcie wizyty, że będę przerywał, bo inaczej taka rozmowa bardzo często do mało wniosków można by było wyciągnąć z niej, więc bardzo przepraszam również i pana, że przerywam. Natomiast chcę tylko zaznaczyć, że i do mnie też docierają takie sygnały, w sensie po prostu pacjenci mi mówią, nie wiedząc, że my się znamy, mówią o tym, że właśnie słuchają pana podcastu, więc potwierdzam, że rzeczywiście tak jest i że jest popularny i że odnosi efekt. Zresztą w naszym kraju, w którym uzależnionych od alkoholu jest niesamowita liczba osób. Trudno nawet to przybliżyć, nie? Ja bym strzelił, to jest oczywiście taka estymacja, no ale gdybym na przykład ktoś mi kazał na to postawić jakieś pieniądze, czego też jako uzależniona osoba nie powinienem robić, ale gdyby ktoś mi kazał postawić na to jakąś forsę, to ja bym strzelał, że 30% dorosłych ludzi? Wydaje mi się, że widziałem, że 20, że w medycznych źródłach, nie, że to moja fantazja, tylko że w medycznych źródłach, że 20%, ale czy to 30, czy 20, nawet jeśli 20. To jest tak zatrważająca ilość. Dokładnie. To jest ogromna część naszego społeczeństwa, a no obydwaj wiemy, że uzależnienie od alkoholu ma ogromne przełożenie nie tylko na daną osobę, ale i na całą rodzinę i generalnie na środowisko, więc jeszcze bardziej zwielokrotnia to impact i dlatego to super ważne, co pan robi, ale mówię, myślę, że dzisiaj możemy spróbować to połączyć z tym, co my robimy, bo myślę, że to się bardzo łączy. Rozmawialiśmy trochę przed wejściem o tym, może zacznijmy od tego momentu końcówki pana uzależnienia, w sensie przed trzeźwieniem i czy łatwo było panu wyjść z uzależnienia od alkoholu, jak pan uważa? Samo wyjście, teraz z perspektywy czasu po tych 10 latach, to znaczy oczywiście ta decyzja, żeby przestać się zacząć iść się leczyć, była bardzo taka gwałtowna i z dnia na dzień, ale oczywiście była też podyktowana jakąś interwencją, jakąś sytuacją, która była już no, dosyć taka wymagająca interwencji i tak dalej, i tak dalej. I nie wzięło się to z próżni, ale to odstawienie poszło mi dosyć łatwo. No ja nie miałem takich, na przykład też mówiłem o tym wiele razy w podcaście, nie miałem jakichś w ogóle takich otrucia jakiegoś takiego drastycznego, jakie niektórzy ludzie mają. No ale to też jest kwestia, no jeszcze nie dobrnąłem też no, dzięki opatrzności do takiego momentu, żeby to było konieczne. Także to było dosyć łatwe, znaczy trudniejsze, łatwiejsze na pewno niż sobie wyobrażałem. I tak naprawdę trudno to się zaczęło robić 2 lata po wytrzeźwieniu. Z czego to wynikało? Wydaje mi się, że to wynika z tego, tak w wielkim skrócie, że no, bo dlaczego człowiek się uzależnia, nie? Człowiek od czego to moim zdaniem, przynajmniej na moją wiedzę, proszę mówić. Że człowiek się uzależnia, największym mitem dotyczącym w Polsce uzależnień, a zwłaszcza uzależnień od alkoholu, jest takie, że człowiek uzależnia się, bo pije za dużo. Czyli w sensie uzależnienie od alkoholu polega na tym, że się pije i w końcu przychodzi taki moment, że już się tyle wypiło, że nagle jest się alkoholikiem. No jakby nic bardziej mylnego, bo człowiek się nie uzależnia, tak człowiek to, że uzależniony jest akurat od alkoholu jako od substancji chemicznej, która ma określone tam parametry, to jest sprawa wtórna, bo człowiek się uzależnia od ulgi. Człowiek się uzależnia od uczucia ulgi. Potem to w konsekwencji, tę ulgę i ten wyrzut dopaminy i serotoniny daje. No to daje, to jest alkohol. Ja na przykład też bardzo dużo wąchałem kokainy, tak? Co to jakby też
jest stymulantem, tak. Więc też wywala dużo, dużo tego, ale ludzie się też uzależniają od seksu, hazardu, kompulsywnego tak sportu, ja też paliłem papierosów strasznie dużo, od wielu, wielu gier wideo, wielu, tak. wielu różnych tak. rzeczy. A przede wszystkim człowiek się uzależnia od uczucia ulgi, tak jak znany panu pewnie ten słynny montrealski eksperyment na szczurach, o którym pisał Gabor Mate, że szczurom samotnym w klatkach aplikowano morfinę, uzależniły się od razu, kiedy zebrano te szczury do jednej klatki i one się tam razem szczurzyły i nie były samotne, to nikt się tą morfiną nie zainteresował. Więc to jest jakby obcość, samotność, poczucie jakiegoś w ogóle niedopasowania, poczucie ciągłego napięcia, poczucie ciągłego lęku i poczucie ciągłe takie napięcie potworne związane na przykład z potrzebą bycia zaakceptowanym przez innych i tak dalej, i tak dalej. Ale w ogóle uzależnienie się też zaczyna wtedy, kiedy to tak naprawdę to jest parafraza tego, co powiedziałem wcześniej. No, pierwsza rzecz, którą mówią, jak się przychodzi na terapię, że uzależnienie jest wtedy, kiedy regulujesz sobie czymś emocje. Czyli na przykład bierzesz coś, bo ci jest nadmiar jakiejś emocji, jest jej tak dużo, że już nawet nie potrafisz jej nazwać. I chodzi o to, żeby to spacyfikować. To jakoś spacyfikować. Nie? To użył Pan tego określenia, znaczy określenia, słowa dopamina, i tu, które jest takim trochę słowem kluczem dzisiaj, bo jak wiemy, jak wiecie, ADHD to niedobór dopaminy i ADHDowiec żyje szukając cały czas dopaminy, czyli praktycznie prawie cały czas robi różne rzeczy w życiu, nieświadomie oczywiście, podświadomie, ale po to, żeby uzyskać trochę więcej dopaminy. Tak, używanie mediów społecznościowych, alkoholu, narkotyków, ale sport, czy seks, czy gry wideo, to wszystko są źródła dopaminy. I w ADHD tak jest, że trochę ADHDowiec jest, może nie chcę powiedzieć więźniem, ale trochę zakładnikiem tego poszukiwania dopaminy. I to wpisuje się w to, co Pan powiedział, czyli właśnie ten alkohol może być takim źródłem dopaminy. A ja spytałem dlatego o to, czy łatwo było wyjść, czy nie, z uzależnienia, bo ja to często powtarzam, że ADHD-owcom jest dosyć łatwo wychodzić z uzależnień. I ja to często mówię, że uzależnienie w ADHD od czegokolwiek praktycznie nie jest takim samym uzależnieniem, jak uzależnienie osoby bez ADHD. Bo dla ADHD-owca dosyć łatwo jest, stosunkowo łatwo jest, zamienić jedno źródło dopaminy na inne. I no, oczywiście znowu, może jeszcze zaznaczę, bo chciałbym, żeby to padło, że są zdrowe i niezdrowe źródła dopaminy. Oczywiście. Ja zawsze mówię nam ADHD-owcom, my ADHD-owcy tym dłużej będziemy żyć, im bardziej będziemy korzystać ze zdrowych źródeł, no niestety tym krócej, im bardziej będziemy z niezdrowych źródeł korzystać. I tutaj wracając do tego wyjścia z uzależnienia, po prostu jeżeli będę przeskakiwał na inne źródło dopaminy, no to będzie mi stosunkowo łatwo wyjść z uzależnienia. To jest takie dosyć charakterystyczne. Ale to u mnie na terapii, na którą chodziłem przez 4 lata, to od razu nam mówiono, bo to jest tak, jak przychodzi człowiek na terapię, to albo na AA po raz pierwszy i przestał pić alkohol, to jest taki w takim stanie ducha, że jest taki nagle pusty. Bo to jest tak jakby się straciło, to jest tak jakby komuś, to jest tak jakby żona ci umarła, jakbyś stracił w ogóle jakąś ukochaną osobę, jest po prostu jakaś kompletna taka wyrwa w życiu, jest tak jakby cały czas do zagospodarowania. Kiedyś znałem takiego jednego kolegę, bo tam w tej tak zwanej branży uzależnieniowej wszyscy tam są kolegami i koleżankami. Pamiętam, jeden kolega przyszedł kiedyś, już nie pamiętam, czy na terapię, czy na meeting i powiedział, cytując, bo będzie brzydki wyraz, mówi, kurwa, co ja mam z tym czasem teraz robić? Co ja przychodzę, bo ja o 18.30 to już wszystko zrobiłem. Mówi, i co ja mam teraz dalej robić? Mówi, no książki już wszystkie przeczytałem, jakie mam w domu. Mówi, co ja mam dalej robić w ogóle? Więc jest ta dziura, jest to taka, ta groźna taka ta dziura. I wtedy właśnie ta terapeutka zawsze nam mówiła, słuchajcie, musicie sobie znaleźć coś, czym sobie wypełnicie tę dziurę i dacie sobie tym tę dopaminę. I to muszą być właśnie te dobre rzeczy, czyli to musi być jakiś sport, musi być jakaś sauna, musi być ruch, musi być medytacja, musi być yoga, cokolwiek, jakaś pasja, rower, ale też musicie się starać,
bo wam strasznie łatwo będzie popaść w kompulsję z tym wszystkim. Że spoko, chodźcie sobie na siłownię, czy na sztuki walki, czy coś, ale musicie pilnować, bo wam będzie strasznie łatwo wejść w coś takiego, że będziecie robić po trzy treningi crossfitowe dziennie i sobie złamiecie kręgosłup. Czyli uzależnicie się teraz od treningów crossfit. Tak. Także właśnie. to jest ta łatwość we wchodzeniu... Inne uzależnienia, tak. I to znowu, bo jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć oglądającym, że wygląda na to, że ogromny odsetek osób z uzależnieniem od alkoholu ma ADHD. To bardzo ważne, żeby to padło. Jest przynajmniej, ostatnio nie sprawdzałem w literaturze, ale jak to sprawdzałem około rok temu, to była jedna tylko praca na ten temat, portugalska, w której przebadano osoby na terapii odwykowej, no i tam chyba 60, czyli zrobiono im testy w kierunku ADHD i 60% wyszło, że mają ADHD. Ponieważ to nie była duża grupa, kilkadziesiąt osób, więc nie była bardzo silna statystycznie, więc nie możemy powiedzieć, że to było rzeczywiście 60, że to jest rzeczywiście 60. Zresztą wyobrażam sobie, że to też zależy od kraju, na przykład gdzie jest różna kultura picia, to mogą być różne odsetki. Ale nie przyzwyczajajmy się do konkretnej liczby. Ważne, że to jest bardzo duża liczba i potwierdza to Dorota Woronowicz, którą pozdrawiam, a która sama zauważyła, że u jej pacjentów właśnie bardzo wiele osób ma ADHD i w pewnym momencie siedząc na terapii grupowej zauważyła, temu noga chodzi, temu ręka chodzi i wszyscy chodzą prawie, że i kurczę, chyba muszę im zacząć robić testy na ADHD, bo czy oni nie mają? No i się okazało, że ogromna część z nich ma ADHD. Więc to też chciałbym, żeby wybrzmiało, bo to, co mówi pan Jakub, czyli przeskakiwanie z jednego uzależnienia w drugie, będzie powodować, że jeżeli nie rozpoznamy u tych osób ADHD, no niestety będzie im właśnie trudno, bo zaraz crossfit, uzależnienie od crossfitu, albo od papierosów, albo od seksu, albo od gier wideo, albo od czegokolwiek innego wpadną. I tu myślę, że jednak leczenie ADHD po prostu jest potrzebne i że wtedy będzie znacznie łatwiej nie wpaść w jakieś... Ja muszę tutaj powiedzieć dwie rzeczy takie, żeby też ten taki most postawić między jednym a drugim, bo chyba o tym się robi cała nasza rozmowa, nie? I to, co jest, uważam, bardzo cenne. Mi w ogóle jakiś krok w stronę tego rozpoznania, że ja też jestem ADHD-owcem, zrobiło najważniejsze, bo przeczytanie książki, którą wszystkim bardzo polecam, Gabora Mate, Scattered Minds, po polsku to chyba wyszło jako Rozproszone umysły. Tak. Bo ta książka mi uświadomiła w ogóle, że ADHD to nie jest tylko właśnie takie rozkojarzenie, noga perkusisty, jakaś pamięć krótkotrwała, co oczywiście też wszystko jest moim udziałem przez całe życie, ale ADHD to jest też pewna kondycja ludzka, taka, która trwa od dzieciństwa. I tam Mate ma też różne swoje teorie, to już nie będę streszczał jego książki, jak ktoś chce, to sobie ją przeczyta. Ale że to jest też kondycja, tak mój kolega kiedyś to nazwał, że się człowiek całe życie czuje jak taka mucha na plakacie, nie? Że jest takim wyobcowanie, niedopasowanie, świadomość jakiejś własnej w ogóle takiej... Wyjątkowość jest pozytywnie nacechowana, więc to nie jest wyjątkowość, to bardziej jest takie właśnie jakieś dziwactwo, wiążące się z tym wszelkie możliwe jakieś po prostu napięcia, impulsywność, wybuchowość, skłonność w ogóle do lęków antycypacyjnych, bardzo silnych, do nerwic lękowych i tak dalej, i tak dalej. Cały jakiś taki w ogóle zebrany, taki konkretny portret jakiejś, takiej kształt, takiej kondycji ludzkiej. Ja zrozumiałem, że ja w tej kondycji tkwię całe życie, a też byłem w takim momencie, to było ze 3 lata temu, 2 lata temu, jak przeczytałem tę książkę, że też ja już byłem 8 lat w trzeźwieniu, byłem w jakimś takim momencie nagle bardzo ciekawym, nieciekawym psychicznie, tu się skończyła jakaś psychoterapia, tu się skończyło coś, a ja miałem coś takiego, że teraz już sam użyję brzydkiego wyrazu, aby podkreślić ten moment taki, a pamiętam, że tak usiadłem, mówię, i co kurwa, ja się tak się będę męczył do końca życia, tak, to jest po prostu coś, i na tym to ma polegać, tak, i to już jest w ogóle ten moment, to jest to teraz, to fajne, do czego ja w ogóle dążyłem, a ja jestem po prostu potwornie sobą zmęczony i z jakimiś swoimi cały czas kompulsjami, odruchami, a to, że ja jestem ze sobą zmęczony, to jedno, potwornie są zmęczeni mną ludzie, którzy muszą mieć ze mną na co dzień do czynienia.
też teraz niektórzy z nich będą tego słuchać i będą się śmiać, bo to też nie jest tak, że się nagle zamieniłem w jakiegoś anioła, tak? Ale też bardzo mi ta diagnoza pomogła uzmysłowić, gdzie ja w ogóle jestem w tym trzeźwieniu, gdzie ja w ogóle, co się stało przez te ostatnie 10 lat i że tak naprawdę być może przez ostatnie parę lat ja byłem w jakimś takim martwym punkcie zatrzymany, a teraz powoli coś zaczyna się ruszać. W każdym razie, ta książka doprowadziła mnie na pewno po pierwsze do diagnozy, po drugie do leczenia, po trzecie na przykład do tego, że teraz tu siedzimy i razem rozmawiamy. Ale myślę teraz, patrzę na to świeżymi oczyma, oczami. Kurde, świeżym okiem. Świeżym okiem, bo to poprawna polszczyzna przestaje być moim przyjacielem już o tej porze dnia. I jak się pójdzie na przykład na terapię grupową, albo się pójdzie na meeting A, pierwszy lepszy z brzegu, gdzieś w Warszawie jest ich 10 dziennie, i się pójdzie i tak się usiądzie i zacznie się słuchać, co ci alkoholicy tam gadają. Zwłaszcza tacy, co już nie piją 5, 10, 15 lat. I co zaczynają opowiadać, zwłaszcza jakiś taki, jak przyjdzie taki, co nie pije 10, 15, nawet 20 lat i ma jakiś taki dzień, że coś nie pykło. I zacznie opowiadać o jakiejś tam po prostu swojej codzienności, jakichś perypetiach. Świadomy alkoholik, który zrobił te 12 kroków, czy przed tę terapię, i który w ogóle wie, o co chodzi, ma tę literaturę, ma to we krwi w ogóle i ma to absolutnie tak wszystko zintegrowane w środku i tak dalej. Ale zacznie opowiadać o tych schematach takich alkoholowych, które też są jakoś tam opowiedziane. To te schematy alkoholowe, takiego działania, takiego myślenia, ta furia ciągła, to wpadanie w to biedny ja, to po prostu rozkojarzenie, to niedbanie o siebie, nie? Bo to jest też ten halt, czyli że trzeba ciągle o siebie dbać, nie być tam głodnym, spragnionym, zmęczonym i tam, nie pamiętam tego ostatniego punktu. Może powinienem w końcu zapamiętać. I to wszystko jest tak bardzo pokrewne. Tak. Z tym ADHD, tak. To jest wszystko tak bardzo tożsame, tak. Te wszystkie te takie schematy działania, te wszystkie takie impulsywności. Ostatnio w domu mnie partnerka zapytała, która też jest oczywiście z racji tego, że żyjemy razem od wielu lat jakimś tam mimowolną uczestniczką tych wszystkich moich przygód i zmagań, a mnie zapytała, czy twoim zdaniem wszyscy alkoholicy mają ADHD? No. O, skąd u niej w ogóle taka myśl? Znaczy u niej, no bo od 10 lat jest z chłopem, co po prostu jest w trzeźwieniu i nagle ten chłop się poszedł zdiagnozował, jest w leczeniu i bierze leki i o tym mówi, tak? Okay. Nagle jest to jakimś tematem. Okej. Okay. I ja jej odpowiedziałem, mówię, że nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. No absolutnie jestem za krótki w gaciach, żeby taką tezę w ogóle postawić. Na pewno nie. Na pewno nie, bo też chociażby z tego powodu, że tak na logikę są też inne kondycje psychiczne, neuro, które mogą, czy też po prostu jakieś traumy, które mogą doprowadzić do uzależnienia. Zawsze jak jest ból, to jest trauma, a jak jest trauma, to jest bardzo łatwo pójść w uzależnienie. Ale na pewno jest to bardzo, widzę, dużo pokrewnych sytuacji. Bardzo dużo. Bardzo dużo. Też alkohol konkretnie, bo jakby tak skupić to do samego alkoholu, to też pamiętajmy też o tym, że alkohol jednak jest sedatywem, jest środkiem uspokajającym. Nie? A ADHD jest stanem jednak takiego rozgorączkowania, niepokoju ciągłego w ogóle i tak dalej. I to samoleczenie ADHD alkoholem jest bardzo takie często odruchowe, nie? Tak, tak. Szczególnie u osób, przypominam, że głównym objawem ADHD dorosłego jest napięcie, uczucie ciągłego napięcia. Story of my life, jak mawia młodzież. No właśnie. Teraz my łyka wody, to przejść, nie ma problemu. Jasne. Nie chciałbym, żeby to zabrzmiało jako zachęta, Boże, do picia, ale no rzeczywiście, tak jak Pan powiedział, trochę naturalnym niestety odpowiedzią na to napięcie jest substancja, która zmniejsza napięcie w organizmie, no bo tak działa alkohol. Do momentu. Tak, jasne. Na początku tak działa alkohol, więc no niestety, odnosząc się jeszcze do Pana wypowiedzi, ja myślę, że rzeczywiście to
terapia ADHD i terapia alkoholizmu ma bardzo wiele wspólnych cech i znowu, że przywołam Dorotę Woronowicz i dlatego też próbujemy to jakby połączyć, a w każdym razie zrobić taki wspólny program dla osób uzależnionych, którym jednocześnie chcemy ułatwiać to, żeby mogły się zacząć zdiagnozować i leczyć na ADHD, no bo myślę, że bardzo często to jest potrzebne, no tak jak mówię, widzimy to wśród naszych pacjentów, że łatwiej im jest po prostu wyjść z uzależnienia. Natomiast jeszcze tylko podkreślę, bo oczywiście terapia alkoholowa jest bardzo potrzebna, to bez dwóch zdań i bez tego się nie da też zacząć leczyć ADHD u takiej osoby, czyli trzeba przejść po prostu tą terapię, trzeba, a przynajmniej zacząć ją i gdzieś tam być w niej zaawansowanym, żeby też był sens rozpoczynania leczenia ADHD, bo inaczej, ja to tłumaczę w ten sposób, jeżeli ADHD-owiec wyrobił sobie takie kolejny poszukiwania tej dopaminy w alkoholu, no to on będzie w nie wpadał po prostu, tak? Możemy mu dać lek, ale on i tak stwierdzi, ale kurczę, zamiast tego leku to właściwie lepiej by wypić mi było. I znowu będzie wracał do tego, więc no, nieodzowna jest terapia alkoholowa i dopiero w połączeniu z tym można myśleć o leczeniu ADHD, no bo nie ma to. A to nie jest też trochę tak, że to trochę też trzeba mieć to uzależnienie otrzaskane i mieć trochę tej trzeźwości w przypadku tego leczenia, no bo jednak leczymy uzależnienie lekami, których też niektórzy nadużywają. Żeby zminimalizować ryzyko tego nadużywania, nie? Nadal przypominam, że w badaniach uzależnionych od substancji psychoaktywnych, jeżeli takim osobom, mówię o osobach z ADHD oczywiście, jeżeli takim osobom dawano lek, to mieli dwa razy większą szansę na wyjście z uzależnienia. Panie doktorze, nie, dobrze zrozumieć. Mi nie chodzi o... Ja nie chciałem teraz powiedzieć, że lek jako lek, Medikinet czy Concerta, czy w ogóle... Wszystkie leki te stosowane, one mają jakby z gruntu jest ryzyko uzależnienia. Chciałem powiedzieć coś innego, że jakby ja znam takich, słyszałem o różnych takich wariatach, którzy po prostu nadużywają, na przykład tam koncerty czy czegoś, bo sobie kruszą i na przykład walą do nosa jako po prostu sytuację jakąś tam imprezową. I chodzi o to, żeby ktoś miał gdzieś tam o tę trzeźwość i tę coś już tam po prostu przeszedł, chociaż ten pierwszy rok, tę tak zwaną tę edukację, czy dostał tego na tym AA, tego pierwszego kapsla, żeby zminimalizować ryzyko takich zachowań. Ale to ja to powiedziałem przecież. O to mi chodzi. Ja powiedziałem, że terapia jest nieodzowna alkoholowa i że trzeba nauczyć się wychodzić z tych kolei, a w ogóle przede wszystkim nie wpadać w nie. Tak, nie, absolutnie, no to ja to powiedziałem, czyli niewątpliwie trzeba prowadzić terapię alkoholową, inaczej to nie ma sensu, tak? Osobie, która, nie wiem, ma zespół odstawienny, dopiero parę dni temu przerwała picie alkoholu, dawanie leku na ADHD nie ma większego sensu. Szansa, że to się uda, jest, nie wiem, tam 2% tego, tak bym oceniał. Poza tym też trzeba trochę chyba mieć takiej samoświadomości już, żeby w ogóle złapać się na tym, że to tak naprawdę może chodzi o coś jeszcze głębiej. Chodzi o to, że ja tak naprawdę przejawiam jakieś zespoły zachowań, na które ludzie reagują w określony sposób. Albo tak jak ja, że w ogóle nagle zobaczyć jakąś taką nitkę, która idzie przez całe życie. No to już jakby to już wymaga pewnego takiego, powiedziałbym, pomyślunku, który się jednak łapie na jakimś tam etapie trzeźwienia. To wcześniej to by było po prostu jakby niemożliwe, tak? No bo to jak człowiek trafia, jest taki, jak to się mówi, prosto z pieca, to naprawdę nie jest zbyt mądry, jeśli chodzi o samego siebie. Nie? Zgadza się. A jeszcze, jeszcze dodatkowo potwierdzić to można przez to, że wie pan, że u nas w Almie, może nie wszyscy, ale większość zdecydowana pacjentów przechodzi psychoedukację ADHD-ową. No tak, tak. Czyli to jest powiedzmy ta... odpowiednik tej psychoterapii alkoholowej u osób, które nie były uzależnione od alkoholu, ale chcą leczyć swoje ADHD. No bo znowu wiemy, że około 60% ADHD-owców jest od czegoś uzależniona. Niekoniecznie od alkoholu, od różnych innych rzeczy. Już wymieniliśmy je kilkakrotnie. Każdy próbował jakieś robić sobie samoleczenie.
każdy próbował, szukał jakiejś ulgi, no. Każdy szukał jakiegoś spokoju tak. I każdy po prostu jakby, kiedy już tę ulgę złapał w czymkolwiek, no to już się tej ulgi trzymał, albo kiedy złapał też to skupienie, nie? Kiedy tak. złapał to takie, tak. no kurczę, dla mnie na przykład moja praca, którą, bo to ja na przykład jak zacząłem ludziom mówić, że dostałem diagnozę, taką no dosyć poważną, więc dostałem taką diagnozę, to raz w życiu, ja się śmieję, że dwa razy dostałem piątkę w życiu. No. Piątkę taką naprawdę, że wszystko dobrze rozwiązałem. To raz jak poszedłem 10 lat temu i robiłem test na alkoholizm, a potem jak zrobiłem test na ADHD, to miałem dwa razy. Piątkę, że wszystko mi wyszło, miałem tam 20 na 20. Nie? To były dwa moje największe sukcesy egzaminacyjne w życiu. Ale jednak też coraz bardziej zaczynam rozumieć, że jedno jest konsekwencją drugiego. W sensie, że też te wszystkie perypetie z alkoholem były konsekwencjami czegoś, co tak naprawdę trwało gdzieś tam od dzieciństwa. I ostatnio na przykład miałem taką sytuację bardzo zabawną, że spotkałem się, mam takiego przyjaciela, strasznie rzadko się widzimy, bo on mieszka w zupełnie innej części Europy i przyjeżdża tu dosyć rzadko, ale jakoś tam się ostatnio widzimy się tak powiedzmy raz na dwa lata, ale wychowywaliśmy się razem, chodziliśmy razem do szkoły podstawowej i on mi tak się jakoś złapaliśmy i zaczął, on tak zupełnie sam, w ogóle niepytany, zaczął mówić, że teraz nagle się w jego życiu pojawiły jakieś tam diagnozy na autyzm, że tam jego, w jego rodzinie i on nagle sam też zaczął coś tam. A też pamiętam go jako takiego strasznie wrażliwego, zdolnego, fajnego chłopaka, który na przykład, no kurde, tak bardzo nie miał w ogóle takiej, tak nie umiał objąć w ogóle tej szkolnej sytuacji, że w końcu musiał wylądować w szkole zawodowej, bo to, co wtedy było takim no, dramatem, tak, wtedy 20 tak, lat temu, tak, teraz to może nie, ale wtedy tak. to dla takiego chłopaka to był dramat. I, ale on tak opowiada mi o tym, opowiada i w końcu tak na mnie patrzy i mówi, słuchaj, mówi, a ja, bo ja pamiętam nas na przykład z tej podstawówki, nie? Mówi, pamiętam ciebie z tej podstawówki, przecież razem żeśmy codziennie się kumplowali, spędzali w ogóle czas i tak dalej. I on, myśmy w ogóle takiej szkoły podstawowej dość specyficznej chodzili, bo my chodziliśmy na wsi do szkoły, takiej małej, bo nasze mamy po prostu uczyły też w tej szkole. I powiedział, ty, a ty nie myślałeś nigdy, żeby się w ogóle na to ADHD zdiagnozować? Tylko dorosła osoba. Mówię, bo ja pamiętam, jak ty się zachowywałeś, jak byłeś mały, nie? Mówię, ja pamiętam, jak ty się zachowywałeś, jak miałeś 8, 9, 10, 11 lat. Po prostu, jakim ty byłeś dzieckiem dziwnym, nie? I teraz, kiedy przecież, a też ja mam teraz 40 lat, ale kiedy ja byłem dzieckiem, to w ogóle nie stawiano takich diagnoz. W ogóle ich nie stawiano. Znaczy, ja byłem wiele razy u psychologa, który próbował rozkminić, co ze mną jest, bo ewidentnie coś było nie tak. I miałem wpisywane na przykład nadpobudliwość ruchowa, nadpobudliwość tam werbalna, nieumiejętność skupienia. Ale mówi, no przecież ty potrafiłeś, wiesz, 4 godziny biegać po podwórku w jakimś po prostu swoim własnym świecie, nie? Jakby i sobie wyobrażać różne rzeczy, nie? Jakby, i to jakby nie znałem nikogo innego, kto by się tak zachowywał. Ale to był jakiś taki, i nie myślałeś nigdy? Ja wtedy się zaśmiałem, powiedziałem, bo to było relatywnie niedawno, wiesz co, no już jakby już to zrobiłem, tak, już wszystko to wiem i tak dalej. Aha. I takich sytuacji teraz z perspektywy czasu mógłbym opowiadać dziesiątki, no tak jak ostatnio byłem, nie wiem, u rodziców i mama robiła jakiś tam remanent, po co jakiś tam robili remont czy coś takiego i wyciągnęła gdzieś jakiś karton pełen moich zeszytów ze szkoły podstawowej i z ogólniaka. No to jeszcze w tej szkole podstawowej to jak cię mogę, ale w ogólniaku ja już byłem niezdolny do prowadzenia zeszytów. Nie? Ja byłem fizycznie niezdolny do tego, żeby prowadzić zeszyt. Ja miałem w ogólniaku od drugiej klasy wzwyż, ja miałem po prostu jeden taki zeszyt gruby do wszystkiego i jakby jak zacząłem kartkować ten zeszyt, to tam w pewnym momencie już nawet, na początku było jeszcze takie tam tam było geografia, lekcja, temat, się tam jakaś próba, ale potem już nawet to się ale były na przykład jakieś, nie wiem, 1000 dyskografii wymyślonych zespołów, 40 komiksów, portrety każdego z klasy, w ogóle jakieś żarty, coś tamten i to było, dramat to był wtedy, jak trzeba było, w ogóle był zeszyt brany do sprawdzenia, to ja wtedy na przykład musiałem pożyczyć zeszyt od koleżanki, kupić ci zeszyt, przepisać cały ten zeszyt i oddać w ogóle, dobrze, proszę, to jest mój zeszyt. I to były, ja tak funkcjonowałem w liceum ogólnokształcącym, no. Bo jeszcze tam w podstawówce, no jakby coś mi tam uchodziło, bo byłem na przykład zawsze gdzieś tam ponadprzeciętnie zdolny tam z polskiego, z pisania i tak dalej. Zawsze sprawiało bardzo dużą łatwość. Ale potem w ogólniaku, no to już się skończyły jakby żarty, tak. No ja mam teraz nastolatkę w domu, która w tym roku będzie zdawać maturę i jak przypominam sobie siebie wtedy sprzed 22 lat,
z tym całym tym czymś, co ja dzisiaj mogę nazwać po prostu ADHD, to no, ja absolutnie nie zdałbym matury tak, jak ona wygląda teraz. Byłoby to po prostu nierobialne w jakimkolwiek wymiarze. Mnie uratowało to, że trzeba było wypracowania napisać z polskiego i z historii. A ja po prostu umiałem pisać, w sensie napisać tekst. Nie, miałem już styl, miałem jakby, to umiałem robić całe życie. I to mnie uratowało, że ja zdałem maturę. Gdyby był jakiś test wyboru, daj spokój. Ja tak funkcjonowałem całe życie i to się też włączyło z innymi rzeczami i tak dalej, doprowadziło mnie do jakiejś tam sytuacji. Teraz to wiem i teraz to widzę, ale też dużo czasu było mi potrzebne, aby to w ogóle jakoś złapać i zrozumieć. No. I to jest to, co powiedział pan na początku, już skończę, bo to ja też mam tendencję do strasznego rozgadywania się, co powiedział pan o tym pingwinie, tak? Że ten pingwin tak krzywo chodzi, ale jak nagle ma złapać rybę, to łapie ją najszybciej. Tylko ważne jest to, żeby ten pingwin wiedział, za którą on rybą ma lecieć. To jest bardzo ważne. Bo ja miałem to szczęście w życiu, że wiedziałem. Że na przykład moja mama była nauczycielką polskiego i moja mama potrafiła zauważyć, że ja na przykład z czegoś tam, na przykład w tym przypadku z jakiegoś konstruowania tekstu, z opowiadania, z jakiegoś wymyślania opowieści, z czytania i tak dalej, że tutaj wykazuję jakieś ciekawe zdolności, których jest jakby więcej na przykład i zdecydowanie lepiej mi to wychodzi niż na przykład liczenie, czy nie wiem, nauka tam, geografii i tak dalej, że tu akurat jest coś się dzieje, tak? I to miałem to szczęście, bo się w takiej rodzinie wychowywałem i ktoś zwrócił na to uwagę, ktoś to widział i tak dalej, ale wydaje mi się, że wielu ludzi nie ma tego szczęścia. Ja kontynuując to porównanie do pingwina, ja mówię, że niestety wielu ADHD-owców próbuje żyć na lądzie, będąc tym pingwinem i za wszelką cenę próbuje, nie wiem, dobiec szybciej do mety niż inne zwierzęta, a on pingwinem jest, czy robić no, po prostu inne rzeczy, które są przeznaczone dla tych zwierząt, które chodzą po lądzie i no, im się to albo nie uda, albo to będzie dla nich trudne. Ale słuchając, dla niego trudne, ale słuchając też pana, pomyślałem sobie, przypomniała mi się pacjentka, którą miałem dosłownie przed chwilą i która mi powiedziała, jak zresztą mówi wielu pacjentów, doktorze, na poprzedniej wizycie mieliśmy diagnozę i postawił pan diagnozę i jak się nie widzieliśmy, to wszystko jakby usiadło na mnie i pomyślałam sobie i teraz zrozumiałam skąd to wszystko, to co pan opowiada, tak, całe życie i układa mi się, dlaczego w dzieciństwie to, a dlaczego miałam jeden zeszyt, a dlaczego inne rzeczy. I ostatnio siedziałam cały dzień i płakałam. Miał pan kiedyś taki mówię o tym, o postawieniu diagnozy, po postawieniu. Czy taka ulga, tak? No. Czy ulga, czy nie ulga? No właśnie pytam, jak to u pana wyglądało, bo to różnie może wyglądać. Są osoby, które mają taką tendencję niestety do podejścia do tego w ten sposób, że ile straciłem. A są osoby, które mówią, wreszcie rozumiem i teraz okej, ja nie miałem super. Nigdy takiego żalu po stracie, bo mnie to też nauczyło, znaczy takiego, że coś zmarnowałem. Tak, coś. O tym mówię. Może dlatego, że mam się wciąż za osobę jakby relatywnie młodą, w sensie no mam 40 lat i to tak dużo już w życiu, to jest jedna rzecz, że jeszcze trochę jest przede mną. Po drugie, mi się udało pomimo tego wszystkiego coś jakby w życiu zrobić, z czego na przykład jestem jakby dumny, zadowolony. Udało mi się wykonywać moją pracę z bardzo dużym kosztem. Już teraz nie chcę wchodzić w jakieś cierpiętnictwo, ale dopiero teraz zrozumiałem, jakim kosztem była okupiona, bo często się spotykam z czymś takim, że ja mówię ludziom, to jest to chyba coś, co próbowałem powiedzieć, zanim się pogubiliśmy. Często spotykam się z czymś takim, że mówię, kiedy mówię ludziom właśnie, że dostałem tę diagnozę, tak jak mówiłem, na piątkę i to taka druga ważna diagnoza w moim życiu, to ludzie reagują, ale jak ty możesz mieć ADHD, gdy piszesz książki, scenariusze na przykład i potrafisz przez, też jako na przykład scenarzysta potrafię 2-3 lata rozwijać projekt scenariuszowy, gdzie ta praca jest bardzo żmudna, jest w niej bardzo, bardzo wiele przepisań, jest to, i mówię, jak ty z ADHD możesz to robić? On mówi, no jak mnie to interesuje, to jakoś tam mogę, no bo po pierwsze łapię ten hyperfokus, ale po drugie moja praca to też jest pisarska, to polegała bardzo często na tym, że to były takie szukanie 5-minutowych okien skupienia. Boże.
już sobie wyobrażam, ja, znaczy nie wiem, czy wy oglądający to sobie wyobrażacie, ale ja wiem, jaki to jest ogromny wysiłek wtedy, kiedy osoba z ADHD... Znaczy to i tak było łatwiejsze niż pracować jeszcze jak piłem, nie? Okej, okay, zawsze miałem to porównanie, to i tak jest do łatwiej. Czego porównujemy. I tak jest łatwiej, nie? A poza tym też... Oczywiście, jeśli możemy od tej strony podejść, czyli, bo ja czekałem, czy pan powie, że to było, że to jest, że jak pan tłumaczy tym osobom, mm-hmm. które mówią, ale jak ty możesz mieć ADHD i pisać 2 lata czy 3 lata scenariusz, no bo to jest moje źródło dopaminy. To jest prostu pana źródło dopaminy. I... Tam jest dużo tych źródeł dopaminy, bo to też na przykład to, i, bo ja akurat mam to szczęście, że się utrzymuję z tego, co robię, więc to i ta forsa, i czasami ten poklask, i to, że to jest się osobą publiczną, to wszystko to mogą być takie źródła dopaminy, oczywiście, ale sama twórczość, ja uwielbiam robić to, co robię, ja uwielbiam wymyślać historię, ja uwielbiam opowiadać. I w tym wszystkim też jest oczywiście jakaś dopamina. Ale wie pan, co ja tak sobie pomyślałem, i to też ten mój kolega, o którym mówiłem, mi to powiedział, jak gadaliśmy właśnie o tych diagnozach i tak dalej, że ja coś takiego powiedziałem, teraz mi się wspomniało w rozmowie z nim, jak pan powiedział, że ta pana pacjentka się tam popłakała, że właśnie tyle lat straconych i tak dalej. Ja tego nie miałem, ale ja rozumiem te emocje, ja empatyzuję z nią. I ja zadałem mu to pytanie, słuchaj, a ty myślisz, że jak my byśmy, że to jednak nie jest za późno, nie łapiesz się na takiej myśli? No dobra, jesteśmy wciąż tam młodzi, nie? No to jakby, no to 40 lat, ale wciąż, czy to nie jest trochę za późno? A on mówi, stary, no ale to przecież na terapii alkoholowej pewnie mówili ci to samo, że jak przychodził ktoś, kto miał 60, 70 lat, bo tacy ludzie też przychodzą się leczyć. I coś takiego, słuchaj, bo to jest tak, na przykład jak biegniesz maraton i boli cię noga, i na 39 kilometrze zdasz sobie sprawę, że ci ta noga boli, bo masz kamień w bucie. To co, to nie ma sensu tego kamienia wyjąć, bo ci kilometr został? No to przecież chyba chodzi o komfort życia tu i teraz. I to jest coś, czego ci ADHD-owcy i ci alkoholicy kompletnie tego nie rozumieją i muszą codziennie sobie to wbijać do głowy, że w ogóle najważniejsze jest przecież tu i teraz. I że to tu i teraz w ogóle istnieje jakkolwiek. Nie? To, że jest taka w ogóle idea, jak teraźniejszość. Panie Kubie, jeszcze chciałem spytać, bo często no, z tyloma twórcami nie nagrywaliśmy jeszcze bez etykiety, z paroma, ale niech pan powie proszę, czy leczenie wpłynęło na sposób, w jaki pan tworzy? To znaczy tak, bo to ja nie mam aż takiej dobrego po punktu odniesienia, bo to leczenie jednak tam trwa, powiedzmy, tak jak się rozmawiamy, jakieś pół roku. Ale więc to jest pół roku, to u mnie, żeby stwierdzić, powiedzieć o tym wpływie, to ja potrzebuję więcej czasu, potrzebuję jakiejś makroskali. Rozumiem. Ale udało mi się skończyć bardzo dużą, trudną powieść. I przebrnąć przez bardzo trudną redakcję i widziałem, co się w trakcie leczenia co się dzieje z tym tekstem, co być może by się nie zadziało wcześniej. Bo chodziło o poziom jakby jakiegoś skupienia, poziom jakiegoś uspokojenia, po jakieś mniej chaotyczność i tak dalej, i tak dalej. Także na pewno. Bo ja piję oczywiście do tego, bo to też chyba już kiedyś powiedziałem w którymś programie, że to, że ktoś jest twórcą i że zacznie leczyć swoje ADHD, no nie ma negatywnych konsekwencji, a raczej zdecydowana większość moich pacjentów twórców mówi, że ma pozytywne następstwa i że raczej właśnie, tak jak pan Jakub powiedział, że to wprowadza większy ład w tę twórczość. Nie ogranicza ich twórczość, tylko wprowadza w nią większy ład, że oni nie są mniej kreatywni przez to, tylko po prostu łatwiej im jest zaplanować pracę i łatwiej im jest ją przeprowadzić. Więc raczej myślę, że nie ma negatywów leczenia. Tak, ale wie pan co, bo to też się wiąże z czymś takim, to taki ten przesąd, że jakby zaburza kreatywność, zabiera leczenie ADHD, czy leki na ADHD zabierają kreatywność i tak dalej. Moim zdaniem, z mojego doświadczenia, tak jak na razie to wynika, to wiąże się to z bardzo takim potocznym i nieprawdziwym rozumieniem kreatywności.
Okej. Okay. Bo ludzie rozumieją, mają w takim powszechnym zrozumieniu, bo to jest tak, często bardzo ludzie zadają mi pytanie, czy pan pracuje tylko wtedy, jak ma wenę, czy pan pracuje codziennie? Mm-hmm. Ja wtedy zawsze odpowiadam, ja jestem twórcą zawodowym. Mm-hmm. Ja żyję z tego, co robię. Ja robię na dużych projektach. Ja piszę powieści, które, jak wiecie, są grube. Albo robię jakby scenariusze seriali. Albo nawet nagrywam długofalowe podcasty. To są wszystko rzeczy bardzo długie, bardzo rozciągnięte w czasie. I ja muszę pracować codziennie, tak jak ty musisz chodzić do pracy i pracować codziennie. I staram się pracować w takich godzinach, tak jak ludzie chodzą do pracy, bo to jest zdrowe. Super. Chociaż super. Oczywiście wiele lat temu to pracowałem tak, na przykład sobie od 23 zaczynałem, o 5 rano kończyłem, no bo po prostu było spokojniej, tak? Ale to dla mnie jakby wena to w ogóle jest jakaś nieistniejąca kategoria. Bo jak ty definiujesz wenę? Ja jako jakąś łaskę pańską? Ja według twojej definicji w takim razie wena to jest jakiś taki dzień, w którym mam tyle jakiejś energii do pracy i tak mi się bardzo chce pracować, że w ogóle idzie mi jak spłatka. No to takich dni, gdybym ja tylko na takich dniach się skupiał, to bym wciąż może pierwszą książkę pisał przez 18 lat. Że ja po prostu mam coś takiego, że ja muszę zmusić się do pracy czasami, ja muszę zrobić cokolwiek. I w tym aspekcie to leczenie może tylko pomóc, bo ono po prostu dużo bardziej pomaga zmusić się do pracy i dużo bardziej jakby skupia. Jakby prawdziwa kreatywność zaczyna się wtedy, kiedy jest skupienie. Taka jest prawda. Wow. Wow. To chyba jest po prostu cytat tego wywiadu, bo to jest niesamowicie ważne i ciekawe. No tak, tak, wow. Bo jakby okej, okay, możemy tam, kiedy mamy rozszalały umysł i pojawiają się w ogóle jakieś asocjacje, I coś tam, i w tym stanie coś oczywiście też się zawsze może urodzić, bo coś, co by się normalnie nie połączyło, połączy się z czymś. Ale z mojego doświadczenia, kogoś, kto od 18 lat jest twórcą i, tak jak powiedziałem, jest twórcą zawodowym, czyli robi to praktycznie codziennie, to tak naprawdę najlepsze pomysły albo rozwiązania problemów, bo to często są po prostu tam pomysł to pomysł, ale fajny pomysł to można wymyślić codziennie, ale weź po 2 latach pracy na przykład nad scenariuszem z serialu wymyśl taki punkt zwrotny, który nie jest głupi, a z tego, co do tej pory wszystkiego dookoła wymyśliłeś, przychodzą ci tylko głupie do głowy. Rozwiąż problem, to jest zadanie. No to takie rzeczy przychodzą tylko w jakiejś ciszy i skupieniu. Ja parę lat temu, szukając dla siebie różnych tam jakichś też rozwiązań, w jakimś tam kryzysie, jakiś dróg i tak dalej, zainteresowałem się bardzo buddyzmem zen. Co do dzisiaj jakby jest jakąś tam częścią mojego życia, chociaż z tym praktykowaniem, chodzeniem do sangi jest różnie, ale jakby oprócz tego, że w ogóle ja polecam, bo to jest bardzo piękna filozofia, która może bardzo pomóc i wiele w życiu uporządkować, i polecam jakąś taką książkę zenistyczną sobie przeczytać, typu na przykład Wstęp do buddyzmu Zen Suzukiego, to na pewno nie zaszkodzi. Natomiast co mi zostało z tego, to jakby nawyk medytacji. I pamiętam, że no proszę sobie wyobrazić, czym było dla mnie nauczenie się medytacji. Wyobrażam sobie. A zwłaszcza uczenie się w medytacji w sandze, gdzie się medytuje po 1,5 godziny. I była to potworna taka, no mógłbym o tym długo mówić, nie mamy czasu, ale to była taka próba ognia. Ale został mi z tego nawyk. Takiego codziennego medytowania, chociaż po 15-20 minut. I mam takie wrażenie, że zwłaszcza przy leczeniu ADHD-owym jest to bardzo, bardzo przydatne. Jakby, żeby, bo to jest takie, taki prysznic dla mózgu ta medytacja, nie? I żeby tak reset. Posiedzenie to 20 minut na tej poduszce z tymi zamkniętymi oczami i to już nawet nie o to chodzi, żeby wchodzić sobie w jakąś tam niebywale, jaką tam uduchowioną fazę, bo to może przyjdzie, może nie, ale po prostu posiedzieć, policzyć te oddechy, skupić się na swoim ciele i popatrzeć na te myśli, tak jak właśnie to chyba Suzuki mówił, że medytacja jest o tym, że twoja świadomość to jest peron, twój umysł to jest peron, twoja świadomość to jesteś ty, a twoje myśli to są pociągi. Po prostu naucz się patrzeć na pociągi, a nie do nich wsiadać. Nie? Jasne. I to porobić po prostu przez 5 minut dziennie, znaczy od 5 minut, potem 10, potem 15. I w tym leczeniu tego ADHD to nagle strasznie mi to pomaga, że ja mam wyrobiony ten nawyk. Bardzo, bardzo mi to pomaga i bardzo to uważam jest też komplementarne z tym
wszystkim. I znowu się robimy. Z panem zgodzę, niestety. Może byłoby ciekawie, jakby nie, ale znowu się zgodzę. A na dowód powiem, że nagraliśmy materiał o jodze i oczywiście o medytacji w ADHD. Jak najbardziej polecamy to. Aczkolwiek to nie jest dla wszystkich ADHD-owców. Wielu pacjentów mówi mi, doktorze, no w życiu, no po nie jestem w stanie kompletnie wytrzymać w medytacji, że wręcz to ich napina, że kiedy próbują to robić, to efekt jest przeciwstawny. Znaczy, to ja tak miałem przez wiele lat, jak zaczynałem. Ja oczywiście, to wcale nie jest tak, że ja pierwszy raz zacząłem medytować i ja poczułem ulgę. To ja po prostu mam też taki, mnie być może... To też jest takie coś, co mi, a może też jest ADHD-owe, a może to jest alkoholowe, ale na pewno mi to też dało i zabrało, ale ja mam taki charakter trochę stachanowca, ja potrafię się straszliwie zawziąć. ADHD-owe. Zapewniam, że ADHD-owe. I ja na tę medytację po prostu na początku, jak ja zacząłem tam chodzić i medytować, się uczyć tego, to się po prostu zawziąłem. Bo dla mnie wysiedzenie 5 minut bez ruchu i śledzenie swojego tego oddechu, nawet liczenie od 10, to była tortura. Była fizyczna tortura, to ja nie chcę teraz świrować i mówić, że to w ogóle ja usiadłem i od razu dostałem oświadczenie, było wspaniale, to była tortura. Jasne. To zawsze jest tortura, a zwłaszcza dla takiej osoby ADHD-owej, to jest robienie sobie samemu fizycznego bólu i ja po paru latach złapałem coś takiego, że ja nagle znajduję w tym ulgę. I że ta na pewno teraz to mi bardzo pomaga, że ja znajduję, potrafię w tym jakiś spokój, że, ale mi na przykład medytacja dała coś takiego, co dla wielu z nas jest niewyobrażalne, że dała mi coś takiego, że ja potrafię, nie zawsze, ale czasami potrafię, zdecydować, że ja na przykład nie chcę myśleć o danej rzeczy w danej chwili. Okej. Okay. Myślę, że wyższy level wtajemniczenia i mało kto... To jest wyższy level wtajemniczenia, wiem, ale to było wiele lat bólu, wiele lat praktyki i też na pewno teraz w trakcie leczenia ADHD przychodzi mi to dużo łatwiej. Jasne. Ale zdarza mi się, że sobie powiedzieć, okej, okay, w tym momencie po prostu nie chcę o tym myśleć. Jasno. Dziękujemy bardzo. To kilka bardzo ważnych, myślę, rzeczy padło. Między innymi, ja jeszcze raz powtórzę to, co pan powiedział, że kreatywność zaczyna się wtedy, kiedy jest skupienie. To coś bardzo ciekawego. No i oczywiście jasne, że zachęcamy też do medytacji. Bardzo dziękujemy za wizytę dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Długo to trwało, strasznie się rozgadałem. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Bardzo. Na pewno jestem przekonany, zresztą dajcie znać w komentarzach, ale ja już wiem, że będą bardzo pozytywne i dziękuję jeszcze raz, że pan przyszedł. Dzięki wielkie. Dzięki. Wszystkiego dobrego państwu.